Cześć Wam wszystkim, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób pobrać oryginalny obraz ISO systemu Windows 10. Wystarczy wejść na stronę producenta Microsoftu i wpisać pobierz Windows 10 lub z angielskiego download Windows 10. I w tym momencie będziemy mogli pobrać specjalne narzędzie tutaj do naszego komputera i z tego narzędzia będziemy mogli albo stworzyć specjalny bootowalny pendrive 8 GB, musimy przygotować takiego pendrive'a lub też większy, albo będziemy mogli pobrać obraz ISO naszego systemu Windows 10. Zobaczcie, jak to wygląda. Gdy pobierzecie to narzędzie, czyli Media Creator, uruchamiacie to narzędzie automatycznie odczyta sobie klucz produktu i umożliwi nam pobranie odpowiedniej wersji systemu Windows 10. Tak więc, jak tutaj widzicie, przechodzimy dalej, przygotowanie, następnie będziemy sobie tutaj tworzyć czy też pobierać obraz ISO oryginalnego systemu, bez żadnych wirusów. Wybieramy sobie po pierwsze kraj, czyli wersję językową, następnie wersja systemu Windows 10 i w ostatnim kroku wybieramy, czy chcemy mieć nośnik 32, 64 lub też obydwie opcje na naszym obrazie ISO. W tym momencie będziemy mogli podczas instalacji wybrać, którą opcję chcemy instalować. Mamy opcję wybrania pendrive'a, czyli stworzenia, wykreowania pendrive'a lub też pobrania obrazu ISO, co jest najbardziej popularne, do naszego komputera. Pobieranie zależne jest oczywiście od szybkości naszego łącza internetowego. Następnie wybieramy obraz ISO, na przykład w Nero czy innym programie do nagrywania, wkładamy płytę DVD i nagrywamy sobie nasz nośnik. Trzymajcie się, cześć!